No, witam wszystkich, jak leci, a więc w ostatnim odcinku, bardzo krótki, ale to jest poradnik, to nie jest taki let's play, chociaż się zrobi let's play. A jestem ciekawy, czy oni tutaj już zaczęli wojnę? Nie, ciągle jest pokój, więc jest ok. Jak tutaj leci wojna? Ok, oni teraz są tutaj. Dobra, czy będziemy mieli jakiś asów? Oj, na to właśnie czekaliśmy teraz. Guangxi klika, coś tam, bla, 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 bla. Teraz czekamy, tak naprawdę zdradzę się już wam od razu, na wojnę japońsko-chińską, która niedługo wybuchnie. No, mamy Asiora. To dobrze? B109 ciągle, ok. Mamy poziom 69% już. Jak te asy, jak się stworzą te asy, to dają nam 2% poparcia dla wojny, natomiast jak stracimy tego asa, to jest minus 2% poparcia dla wojny, więc spróbujmy nie stracić tych asiorów. A paliwo jest tak, jak widzimy. Mamy radio, jest oślepiające, ponieważ jest teraz zima. Ok, co teraz mamy wziąć? A ponieważ mamy ten samolot i tak naprawdę mamy teraz wybór strategiczny, a to jest 556 dni, to jest bardzo, bardzo długo, ale my chcemy produkować samoloty też, ciężkie myśliwce, ponieważ te ciężkie myśliwce są dobre, ponieważ one dobre są kontrą na bombardowanie strategiczne. I my to chcemy zrobić. A przy okazji, jeżeli chodzi o produkcję, to mamy masę karabinów, więc weźmiemy sobie karabinów i weźmiemy sobie tych myśliwców, już nam nie trzeba, bo je składujemy. Tak naprawdę możemy sobie zrobić następnego myśliwca. Ale to oślepia, nie? Ten śnieg. A damy sobie następne myśliwce, które są... tutaj. I potrzebna nam jeszcze myśliwca tutaj. Ok, te już są wyćwiczone, to dobrze. Te nie, to później wyćwiczymy. Tak naprawdę możemy je zacząć ćwiczyć. Shift, lewa myszka, i one później zaczną się ćwiczyć aż do... aż będę miał poziom trzeci, automatycznie przestaną. To dobrze. A czy mamy jeszcze jakieś tutaj myśliwce fajne? Mamy. 3 BF-109 i 49 TH-51. Jak je damy, to one się połączą. Damy je na 100. I chwilę poczekamy z treningiem, aż oni się wyposażą, w stół będą mieli. Także już mamy trochę tych myśliwców. Pamiętajmy, że myśliwcy też są w Hiszpanii. Czy to jest za dużo, czy za mało? Myśliwców jest zawsze za mało. Także jest to ok zrobione. I chcemy teraz zacząć produkować ten czołg. Chcemy zacząć produkować teraz ten czołg średni. Panzer 3. I on jest dosyć ważny, to jego damy na początek i damy go tyle fabryk, znaczy tyle fabryk chcielibyśmy, ale nie mamy tyle, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery fabryki jeszcze niewypełnione. I co też ważne, pokazał się ten znaczek tutaj, Porsche, że one będą już miały te bonusy. Więc jest ok. A zaczęło nam brakować teraz tungstenu, czyli wolframu po waszemu. Jak ty możesz tak mówić? Więc pójdziemy do Portugalii, klikniemy tutaj, tutaj i mamy 16. Niestety to trzeba zrobić, bo trzeba te czołgi produkować szybko, długo i namiętnie, żeby wyposażyć nasze przyszłe dywizje pancerne. I mamy teraz następny rzecz. Mówi nam, że medium tank naszych dywizji, produkujemy czołg, średni czołg 1, ale nie mamy przecież żadnej dywizji, która to używa. Po co to, idioto, produkujesz? Więc to nas taki alert daje.
Oprócz tego, więc zaczęliśmy produkcję czołgów i tak naprawdę to trzeba zrobić w środku roku 37, a i trzeba bardzo, bardzo tutaj tą produkcję czołgów zrobić, a przynajmniej 15 fabryk. Więc wszystko inne, myśliwce i czołgi są najważniejsze, reszta jakoś tam doczłapie. Jak widzimy, sztukasy są potrzebne na reinforcement, 31 tylko jest ich potrzebnych, to jest ok, a te biedne bombowce taktyczne, potrzeba ich na zmodernizowanie 283, a produkujemy 371 na miesiąc, więc trochę nam to zajmie, ale to jest ok. Bombowce taktyczne są najmniej ważne w tym momencie. I to było na tyle, to chciałem zrobić właśnie wideo, że chciałem zrobić, zacząć produkcję czołgu i dać go tutaj na początek. Ok? Wszystkim mówię, do zobaczenia. Bye bye.